Cześć, jak widzicie, jesteśmy w plenerze, a dokładniej przed dworcem głównym. I dzisiaj będzie vlog. Nie wiem, czy on będzie krótki, czy długi. Ale właśnie idę odebrać dwie dziewczyny, które do mnie przyjechały i prawdopodobnie będziecie je znać. I muszę powiedzieć, że jestem strasznie podekscytowana, bo jeszcze takiego spotkania nie miałam. Dlatego jestem troszeczkę zdenerwowana, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. I postanowiłam zabrać was ze sobą. Dzisiaj we Wrocławiu nie jest najładniej, niestety trochę deszcz pada i jest dosyć zimno, ale mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. I idziemy teraz właśnie na dworzec, muszę sprawdzić, na którym peronie będzie pociąg z nimi i później zobaczycie, kto to będzie, więc może teraz na razie się wyłączę, a później włączę nagrywanie, jak już będę na peronie. Jesteśmy już na peronie i teraz czekamy na dziewczyny. Mamy jeszcze 7 minut, więc jeszcze troszeczkę musimy poczekać, ale już zaraz zobaczycie, kto to będzie. Dziękuję. Jak widzicie, pociąg przyjechał, ale niestety dziewczyn z nim nie było, więc nie wiem, co się dzieje. I też nie mogę się do nich dodzwonić, więc zobaczymy. Chyba pójdę ich szukać. Po małych problemach już jesteśmy we trójkę. Proszę, przedstawcie. Przedstawcie się. Karolina, Mik. Margaretka. Okej. Dobra, i teraz jedziemy autobusem. To znaczy najpierw idziemy, a później będziemy... Na targach kosmetycznych, jak dojedziemy. Powiedz, gdzie jesteśmy. Jesteśmy teraz przed halą stulecia chyba. I idziemy na targi. Idziemy na targi. Tak, idziemy na targi kosmetyczne, ale tutaj na razie jest zoo, więc chyba tutaj jest hala stulecia. Próbujemy się dowiedzieć. Jeszcze nie wiemy. Ale zaraz się dowiemy. Nie tak? No dobra, no to chodźmy. Nie wiem, czy tam to wygląda jak jakiś ten... parlament. Proszę mnie nie kręcić. A chcę właśnie nakręcić. Chcesz coś... Dobrze. Chcesz coś powiedzieć? Nie, ja się wstydzę, bardzo się wstydzę. Ja nie lubię mówić do kamery. Prawie. O, patrzcie. Dłedony są w jakimś parku. Tak, teraz szukamy dziewczyn z Dłedonne. Tak. Potem może pokażemy wam je, jak się zgodzą. Tak. O, proszę, tu idziemy. Dobra, to idziemy. Właśnie okazało się, że ten parlament to hala stulecia. Pan prezydent Komorowski właśnie zaprosił nas po to, żeby nadać nam statusy złotych vlogerek. Tak, więc idziemy. Tutaj właśnie widać te targi i widać tłumy tak. Jak na Times Square. I wszyscy idą, żeby nas zobaczyć. Uwaga, ktoś dzwoni. Dłedon. To tylko nie krytyk. I już jesteśmy na targach. Tutaj jest tygodnie. Oprócz tego, że jest efekt tuszowany, to jeszcze jest nadanie kształtu. Tuszowanie, które się utrzymuje 3-4 tygodnie. Za 5 dni. Bazie kumy kosmetycznej. Ojej. 3-4 tygodnie. No dobra. Proszę mnie nakręcić. Proszę. Cześć widzowie. Teraz jesteśmy przy stoisku. Właśnie znaleźliśmy taki ciekawy szampon. Gold Shimmer. Sexy and glam. Ale ciekawe, czy on właśnie stawia jakiś brokat na włosy. Pewnie tak. Jak mi się wydaje. A ceny tutaj są. Czekaj. Tam gdzie jest Karolina i Ania? Trzeba coś napisać na Twittera. Dobrze, to napisz. I powiedz, z kim mamy zdjęcie. Powiesz? Tak. Ale teraz do kamery. Chciałabym wam powiedzieć, że mamy zdjęcie z panią Jolantą Wagner. Proszę bardzo. Udało nam się ją złapać. Udało się nam, chyba to i mi się udało. Tobie, tak, mi to się udało. Taki zostawia ten gold shimmer na włosach. Czekaj, nie wiem. Boże, ja się boję, jak to wygląda. Ona jest bardzo bliska dała. Pan nam robi zdjęcia albo robi film, nie wiem, żeby nie przeszkadzały. Patrz, ej. To nie będzie fajne. No. Czyli nie kupujcie nigdy tego gold shimmer z Batista. Jak lubicie brokacie, jak Ania zdadła do mnie, to sobie... O! Idziemy teraz do Maestro. Ja chcę coś kupić. Tak. Gosia chce coś kupić, dlatego teraz idziemy do Maestro. A kupiłyśmy już
powie, co kupił. Myśmy sobie super szampony z Batiste, bardzo sympatyczny pan. Tak. Był bardzo miły pan. Batiste będą w... i w ogóle mają bardzo fajne ceny. A to nie jest ta babka, co wygrała właśnie? To co maluje? Nie wiem. Właśnie, ja ją kojarzyłam, że ona jest taka ładna. A to jest ładna. To jest pani, która maluje, ta, która wygrała w tym konkursie, w którym brała udział, także jest malowana. Jak zaczyna się ten konkurs? No mistrzostwa Makina. Aha, mistrzostwa Polski. Tak, to jest właśnie ta pani. Podsumowując, te targi takie trochę skromne, nie? Skromne, myślałam, że będzie lepiej. Tak. Też myślałam, że będzie tego trochę więcej. Zapłaciłyśmy 10 zł za wstęp. 10. No mówię 10. Tak, to jest stara mydlarnia. No może bym siostrze wziął jakieś ładne mydelko. Mam starą mydlarnię w sobie. A to jest coś ciekawego? Ale to ładnie pachnie. Połąchaj. No. Wiesz czym? Takie kiedyś były takie cukrzy. Cukierki takie pudrowe. No. Tak. Albo na, wiesz, na łańcuszku. No. Znaczy na gumeczce. Tak, tak. Ładnie bardzo pachnie. A jest tutaj coś ciekawego? No nie wiem, ale możemy poglądać, bo ceny są, wydają się spoko, jak tak widzę z daleka. Mhm. O, zobacz, o, to jest olejek z awokado, z naszej róży jest. O! Ale widzę, nie wiem, czy to olejek ze słodkich migdałów. No nie pani. Ale mi to kule się. Pokaż, ładnie pachnie! To szło ładnie pachnie! Patrzcie, jak to się pokazać teraz! Ładnie wyglądasz, nic ci make-upu nie zeszło! Nie! Jeszcze jednego takiego. O Boże, to się wydarzyło! Widzowie będą na nią krzyczeć, czy znowu hold stop. Tak. A, no tak. Hajs. To jest mydełko dla siostry Gosi. Dla Basi. Dla Basi. Wszyscy ją znają już. No wiem. Ja ją widziałam, ale nie pamiętałam imienia. Co? Wiesz co, ja chciałam te duże do pudru, bo słyszałam, że są fajne. To chyba tam są, nie? No. Dziękuję. Za jej relację. Czekaj, ale one są, sorry. One są bardzo duże i są bardzo miękkie. Ja potrzebuję kolejnego pędzla. Tak, potrzebuję kolejnego pędzla. Są bardzo mięciutkie. O Jezu, jakie to jest miękkie. Ten jest fajny, tylko jest taki bardzo... Będzie słabo zbierał pudry trasowane, bo jest taki bardzo... Chyba skończę na pędzlu do ust. W jakiej cenie jest ten pędzel? 190-20? Proszę? Wszystkie po 40. Skusiłam się chyba właśnie. Nie, chyba po raz Real Techniks.
Nie no, ale 4 dychy, one na necie chyba kosztują coś koło 70. Które? Nie, one jest takie drogie. A ile? Nie są takie drogie, nie, na pewno nie. Jeszcze nie jestem na stronie. Coś prawie 60 zł. No. To nie 70. No dobra, no pomyliłam się, chyba 59. Kurde, ile pancerków. Wiem, że jest o wiele tańszy. Tutaj. No już chyba zostanie ze mną. Ten, co mi się podobał, tak? Ten zostanie ze mną. 65. Zobaczcie, no, te fajnie, fajnie wyglądają w kamerze, te białe. No. Ja te oddaję. Tak szybki. Chciałam jeszcze pędzel do ust. Zobaczcie, nie lubię tego, jak się robi to pędzel. Znaczy, że jest pędzel nie jest dobry. Dzisiaj już jest drugi dzień i jak widzicie, szukujemy kosmetyki. Tutaj Gosia też wybiera do filmiku, bo zaraz będziemy kręcić. Tak, cześć. Gosia, pomachaj. No, więc zabieramy się dzisiaj, kręcimy. Tobie jest smutno? Tak, bo nie umiem mówić. Ach tak, bo Gosia przecież sobie przebiła język. A nie będziemy prosić, żeby pokazała, bo cały czas pokazuje. Cały czas nam chwali. Tak. Cały czas się nam chwali, jaki to ona ma świetny kolczyk w języku. Cały czas. No już mam jej dość, nie naprawdę. Prawda. Dzisiaj nagrywamy aparatem Karoliny. To jest Sony Nex 3. Dobra, to zabieramy się. Cześć dziewczyny. Dzisiaj jak widzicie mam dwie piękne... Chciałam powiedzieć gościów. Co mam powiedzieć, że dzisiaj... YouTuberki. Dwie piękne koleżanki po fachu. I zaczynamy od twarzy i na samym początku podkład i zacznie Karolina. Dobra. Dobra. Nie, a to dobra. Ja podkładu nie pokażę, ale pod... Jak widzicie, wszystko już jest ustawione, lampy, aparat, krzesła, już siedzimy, tu wszystko jest ustawione i jednak nam niestety nic nie wyszło. Więc dzisiaj nie nagrywamy, ale mamy nadzieję, że następnym razem jak się spotkamy, to już coś nagramy. Tak więc niestety filmiku nie będzie, chociaż może pojawi się bloopersy. Tak, bo może być spory. Tak. To już wszystko, jeżeli chodzi o ten vlog. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dziewczyny już nas zostawiają. Kto nas zostawia, ten nas zostawia. Cieszysz się? Musiałam dodać. Ale że co, że im jadą? No. Nie. To dobrze. Na szczęście, że tak mówisz. Buziaczki. Pa.